Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Produkcja zwierzęca – bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rozród zwierząt gospodarskich jest podstawowym warunkiem zachowania gatunku, gdyż w jego wyniku otrzymuje się potomstwo od sztuk dorosłych. Podstawowym czynnikiem kształtującym prawidłowe odnawianie gatunku jest płodność, a więc zdolność do wydawania potomstwa. Podczas tego filmu poznasz użytkowanie rozpłodowe osobników męskich zwierząt gospodarskich. Ubuchaja, czyli samca rozpłodowego bydła domowego, jądra zaczynają produkować plemniki w wieku około 6 miesięcy. Natomiast użytkowanie rozpłodowe uzależnione jest od rasy i powinno się rozpocząć w wieku 13-19 miesięcy. W specjalnych wychowalniach dla buchajów nasienie zaczyna się pobierać już w wieku około 10 miesięcy w celu określenia przydatności rozpłodowej i szybkiej eliminacji z hodowli sztuk o wątpliwej przydatności. Buchaje muszą być utrzymywane w bardzo dobrej kondycji, powinny mieć możliwość ruchu na świeżym powietrzu, co zapobiega otłuszczeniu i pozwala utrzymać w dobrym stanie racice. Buchaje wykorzystuje się do krycia naturalnego i w zależności od sposobu krycia przeznacza się jednego osobnika na 20 do 100 sztuk krów. Lub do eksploatacji w stacjach unasienniania, gdzie pobiera się od nich nasienie 2-3 razy w tygodniu. Ocenia, konserwuje i przechowuje. Dzięki tej eksploatacji w ciągu roku nasieniem od jednego buchaja jest pokrywanych około 2000 sztuk krów. Knury rozpoczynają wytwarzanie plemników, spermatogeneza, w około 3 miesiącu życia, a dojrzałość płciową osiągają już w wieku około 6 miesięcy. Jednak do ukończenia 8-9 miesięcy nie powinny być użytkowane rozpłodowo. Za dojrzałego uważa się knura po osiągnięciu wieku 15-16 miesięcy i może być on użytkowany do krycia 1-2 razy dziennie, a w tygodniu maksymalnie 12 razy. Od knurów użytkowanych w stacjach unasienniania loch, sól, nasienie jest pobierane 1-2 razy w tygodniu. Knury są tam przyuczane do skoków na tzw. fantom. Ejakulant jest pobierany do specjalnego zbiorniczka. W laboratorium przygotowuje się około 15 porcji z jednego ejakulatu. Dzięki temu rozwiązaniu od knura można uzyskać około 900 porcji inseminacyjnych rocznie. Pozwala to na podporządkowanie jednemu knurowi około 140 loch. Ogier użytkowany rozpłodowo w pierwszym sezonie krycia nie powinien kryć więcej niż 40-60 klaczy. Natomiast ogier starszy po trzecim sezonie może kryć nawet do 80 klaczy. Jednak nie więcej niż 2 w ciągu dnia. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.